Czerwiec 2019 roku. Białystok. To w okolicach tego miasta 33 lata temu kręcono część zdjęć do ekranizacji Nad Niemnem. Po wielu latach udało się namówić kilku twórców filmu do sentymentalnej podróży na Grodzieńszczyznę, gdzie rozgrywa się akcja powieści. Będzie to ich pierwsza wyprawa za Niemen, ponieważ film z powodów politycznych zrealizowano całkowicie w Polsce. Przychodzi się pożegnać z jednym z ostatnich świadków polskości tej ziemi. Zacierające się w ludzkiej pamięci ślady historii przetrwały jednak na kartach powieści oraz na taśmie filmowej. Dzień dobry! Cześć, kochana. No, cześć, Kasieńka. 30 lat, Boże. Ponad 30. O popularności twórców i filmu możemy przekonać się chwilę później, kiedy przypadkowo spotykamy grupę turystów z Polski. Ekipa zainspirowana prozą zakochanej w tej krainie orzeszkowej stworzyła wspaniałe dzieło. Zabieramy ze sobą wspomnienia, które być może przywiodą nas na Grodzieńszczyznę po raz kolejny.